Ten materiał jest kontynuacją filmu SCP-093. Przed obejrzeniem warto się z nim zapoznać. Test luster numer 5, kolor czerwony. SCP-093 był dystrybuowany wśród personelu fundacji, dopóki nie pojawił się nowy kolor. Technik serwisant sprawił, że podmiot zabłysnął mocną czerwienią, kolorem silniejszym niż w przypadku wcześniejszych testów. Zgodził się asystować przy kolejnym teście. Na żądanie doktora zostało dostarczone na czas testów. W czasie połączenia podmiotu z lustrem po drugiej stronie zostało wygenerowane nieznane środowisko. Nie jest zauważalnie odbarwione, nie licząc czerwonych, kamiennych struktur. Technik przechodzi przez lustro, rozpoczyna się zapis wideo. Rozpoczyna się nagranie, obraz miga. Technik, dalej zwany testerem, widzi przed sobą duży, cylindryczny filar, który obraca się wokół własnej osi. Nieznana jest wysokość obiektu. Średnica wynosi w przybliżeniu 1,8 metra. Otwory są rozmieszczone w całym obiekcie w pozornie przypadkowych odległościach. Raz na jakiś czas z tych otworów emitowana jest wiązka białego światła. Obrót kamery ukazuje, że promienie świetlne połączone są ze sobą dużą kolekcją obiektów przypominających SCP-093, będących częścią ściany pomieszczenia. Pomieszczenie również okazuje się mieć cylindryczny kształt z niezliczoną ilością kopii SCP-093. Tester odwraca się od punktu wejścia i stwierdza, że jest to fragment ściany, w którym brakuje kopii SCP-093, prawdopodobnie tej niesionej przez testera. Inne sekcje ściany przy bliższej inspekcji również okazały się pozbawione swoich kopii SCP-093. Spekuluje się, że pomieszczenie jest pewnego rodzaju centralą. Podczas badania pomieszczenia tester znajduje drabinę w podłodze i schodzi po niej na życzenie kontroli. Drabina prowadzi do dużego, czystego pomieszczenia pełnego sprzętu komputerowego, który wydaje się przestarzały w porównaniu do wcześniej spotykanych urządzeń. Duże komputery działające na taśmy szpulowe klikają i obracają się w różnych miejscach. Żarówka o nieznanym przeznaczeniu włącza się na 10 sekund, a następnie gaśnie. Duży monitor CRT wyświetla pojedyncze słowa w 8 kolorach w odstępach około 5 sekund. W czasie obserwacji na ekranie wyświetlają się słowa czysty, nieczysty, czysty, czysty, utracony, nieczysty. Przejście przez pokój doprowadza testera do jego końca z wielkim szklanym oknem kolejnego tarasu widokowego. Taras wychodzi na grupę kapsuł spotkanych we wcześniejszych testach, ale w mniejszej ilości i wypełnionych niebieskim płynem. Coś, co wydaje się napięciem elektrycznym, tańczy po kapsułach w nieregularnych odstępach czasu. Co najmniej 5 kapsuł jest zniszczonych i pustych na pierwszy rzut oka. Przy oknie obserwacyjnym jest obecna klawiatura na piedestale, oczekująca na wprowadzenie wyboru. Opcje na ekranie to stan kapsuły, który czeka na wejście danych numerycznych, raporty, sytuacja X549, sytuacja X550, dziennik ewakuacji, głównoprawda, raport agenta oraz schemat przeciwpożarowy placówki. Wideo usunięto. Wszystkie pozycje, które wygenerowały tekst, zostały spisane przez testera i zweryfikowane przez członka kontroli, który przeszedł przez portal w celu ich pozyskania. Proces ten trwał około 2 godzin i zapis wideo został usunięty w celu skrócenia tego raportu. Zapisane dokumenty zostały zapisane razem jako wideo przerwane. Kontrola straciła kontakt z testerem około 30 minut po wysłaniu technika kontroli. Tester został poproszony o pozostanie w okolicy i obserwowanie maszyny oraz przechowalni na potrzeby odprawy. Portal lustra SCP-093 wrócił do naturalnej powierzchni odbijającej przedwcześnie, a wszelki kontakt wideo z testerem został zerwany. Kontrola nie była w stanie przywrócić portalu z powodu wpojenia się SCP-093 w poprzek lustra. Upływ czasu długości 1 minuty i 48 sekund został zarejestrowany, zanim lustrzany portal sam się nie otworzył, a tester przeze nie powrócił. Tester wydaje się w dobrym zdrowiu i kondycji, pomimo utraconego czasu, jednak jest małomówny. Podczas natychmiastowej odprawy, tester doznał gwałtownych drgawek i został wezwany personel medyczny. Podczas próby opanowania,
Tester wyraził się zwiększoną siłą i użył, by strzelić w jednego z pracowników medycznych, zabijając go. Strażnicy strzelili raz w serce testera, a raz w klatkę piersiową, ale nie spowodowało to jego upadku. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani z pomieszczenia i padł drugi strzał testera, który spudłował. Ciężko uzbrojony zespół wszedł do pokoju odpraw i użył broni automatycznej do opanowania testera. Raporty potwierdziły, że tester nie krwawił, gdy został postrzelony, a zamiast tego z jego ran wyciekała zielono-brązowa substancja, która wydawała się mieszanką cieczy obserwowanych w niektórych kapsułach i w materiałach odzyskanych podczas testu trzeciego. Wszystkie następne testy SCP-093 zostały przerwane na czas badań materiałów odzyskanych w czasie tego incydentu. Zapasowe urządzenie nagrywające wykorzystujące kasetę zostało odnalezione w podręcznym ekwipunku, aktywne od czasu przerwania połączenia z testerem. Jego zawartość została dołączona do innych zdobytych materiałów. Wszystkie pozyskane materiały z badań nad SCP-093 wymagają upoważnienia poziomu 4. Udostępnienie musi zostać zaakceptowane przez przynajmniej dwóch pracowników z upoważnieniem poziomu 4. Personel z odpowiednim poziomem dostępu proszony jest o zgłaszanie pisemnych próśb do doktora w celu uzyskania dostępu do materiałów pozyskanych z testów SCP-093. Linki do kolejnych i poprzednich części tego materiału znajdują się w opisie. Jeżeli są już na YouTubie, możesz do nich przejść, klikając odpowiednią ikonę wyświetlającą się na ekranie.